Znajdź punkty przecięcia prostej o równaniu y równa się 3x odjąć 9 z osiami x i y. Następnie narysuj tę prostą. Mamy tutaj dany układ współrzędnych. Tutaj jest oś x, tutaj jest oś y. No i teraz mamy znaleźć współrzędne punktów, a następnie zaznaczyć je na wykresie, w których prosta w danym równaniu przecina osie układów współrzędnych. To jak znaleźć współrzędne takiego punktu? Może zaczniemy od punktu przecięcia z osią x. Przecięcie z osią x. Zastanówmy się, jaki warunek spełniają współrzędne punktów, które leżą na osi x. No widzimy, że punkty, które leżą na osi x, to są te punkty, których współrzędna y jest równa 0. Czyli jeżeli punkt leży na osi x, to znaczy, że jego współrzędna y jest równa 0. Więc taki warunek musi spełniać ten punkt przecięcia. Jak wstawimy y w się 0 do tego równania to znajdziemy x, dla którego ten warunek jest spełniony. Ale zanim to zrobię, to jeszcze zastanówmy się, jak znaleźć przecięcie z osią y. No punkty, które należą się osi y, spełniają taki warunek, że ich współrzędna x jest równa 0. Czyli w tym wypadku znajdziemy ten punkt, wstawiając do równania prostej, wartość x równą 0. Tak? Czyli punkty, które leżą na osi x, mają współrzędną y równą 0, i analogicznie punkty, które leżą na osi y, mają współrzędną x równą 0. No to teraz wystarczy wykonać te rachunki. Czyli zaczniemy od tego. Wstawimy teraz za y 0 do tego równania. Czyli równanie będzie wyglądało tak, że 0 równa się 3x odjąć 9. Mogę teraz do obu stron tego równania dodać 9, czyli po lewej stronie będzie 9, a po prawej stronie będzie 3x, Odjąć 9, no i dodać 9, jeżeli dodałem 9 do obu stron, to nam się zredukuje i mam, że 9 równa się 3x. Teraz mogę obie strony podzielić przez 3 i nie zmieni się równość, to znaczy nadal będzie równość obu stron, jeżeli obie strony podzielę przez tę samą liczbę, no ale teraz te trójki tutaj się skrócą, no i dostaję, że 3 jest równe x. Więc znalazłem taką wartość x, dla którego y jest równe 0. No więc już wiem jakie są współrzędne tego punktu. Współrzędne tego punktu przecięcia z osią x są takie, że to jest 3. Najpierw piszemy współrzędną x, a następnie współrzędną y, która wiemy, że jest 0. Od tego w ogóle zaczęliśmy. Czyli współrzędne tego punktu są właśnie takie: 3 i 0. Możemy ten punkt od razu zaznaczyć tutaj na wykresie. Czyli mamy tak na osi x on leży i współrzędne są 3 i 0, czyli ten punkt będzie tutaj. O 3 jednostki w prawo od początku układów współrzędnych. No a teraz znajdziemy współrzędne punktu, w którym nasza prosta przecina oś y. Musimy teraz stawić 0 za x tutaj do równania. Czyli y będzie równe 3 razy 0, to jest po prostu 0, odjąć 9, czyli widzimy, że y równa się minus 9. To jest rozwiązanie, więc współrzędne tego punktu, przecięcia z osią y są takie. Najpierw piszemy współrzędną x, która jest równa 0 w tym wypadku, a następnie współrzędną y, która jest na minus 9. No i to jest ten punkt przecięcia. To są jego współrzędne. Możemy go zaznaczyć na wykresie, czyli on będzie na osi y. Współrzędna y jest minus 9, czyli tutaj o 9 jednostek w dół muszę pojechać: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj będzie ten punkt. Dużą kropkę narysuję, żeby było wyraźnie widać. No i teraz wystarczy narysować prostą przez te punkty. Ja mam takie narzędzie do rysowania prostych. Zacznę z tego punktu. I teraz tak tą prostą tutaj muszę manipulować, żeby przeszła przez ten drugi. O, to powinno być dobrze. No, gdybym zaczął od tego punktu, to mogę przedłużyć ją w drugą stronę. Tak właśnie zrobię, czyli wystartuję z tego punktu i teraz tak manipuluję, żeby przejść przez ten drugi, żeby się te proste pokryły właściwie. No i narysowałem prostą, która przechodzi przez oba te punkty.